Co pan wie, panie poruczniku, na temat insulinooporności? Insulinooporność to jest wstęp do cukrzycy. Ja będę walczyła jak lew o to, żebyśmy czuły się dobrze. To jest wtedy, kiedy po posiłku strasznie nam się chce spać. Czyli leczymy się dietą. Czyli co robimy? Zjadamy posiłki. Czy jest coś jeszcze, co byś nam zalecił oprócz zmiany diety? Ruchu. 3 tygodnie ostatnio nie byłem na żadnej diecie, od razu brzuch. Z kaloryfera na boiler od razu. Okazało się, że mu odcięto nogę. A my już mamy tutaj na fotelu dzisiaj bardzo wytwornego waszego ulubionego doktora, czyli doktor Michał Domaszewski. No nie wiem, czy ulubionego, bez przesady. A ja wiem, co mówię, Michał. Michał Domaszewski, specjalista medycyny rodzinnej, a jak wiecie, medycyna rodzinna ma szeroki przekrój, bo ma od dzieci po staruszków, a po środku jesteśmy my. Ty od wszystkiego jestem i od niczego, tak no złośliwie tak, mówią. Michał, kokietujesz, kokietujesz, słoneczko. Przywlokłam cię tutaj, Michale, do Radzymina z tego powodu, że pojawił się bardzo powszechnie temat takiej dolegliwości, czy jednostki chorobowej, czy diabli wiedzą czego, co nazywa się insulinooporność i jest chyba dosyć podstępną dolegliwością. Ja nie rozumiem tego zjawiska, mimo medycznego wykształcenia, więc jak ja nie rozumiem, to po tamtej stronie większość też nie kapuje. W związku z tym oddaję ci głos, Michał. Mało tego, wielu lekarzy też nie do końca rozumie i wielu pacjentów też nie do końca rozumie. I też nie, ja też nie mogę powiedzieć, żebym do końca to rozumiał. Bo narosło wokół tego wiele, wiele mitów. No dobra, to takich... powiedz mi tak, to ja cię przesłucham. Co pan wie, panie poruczniku, na temat insulinooporności? Oddaję ci głos i będę słuchać, bo chcę zrozumieć, gdzie jest pogrzebany pies. Właśnie, to jest dosyć trudne i to jest bardzo trudny temat, bo to jest temat zaburzeń hormonalnych. Tak. Bo insulina jest po prostu hormonem. Tak. Dlatego ja postaram się to uprościć do maksimum, tak żeby to wszystko było jak najbardziej przejrzyste. Tak jak ja bym to rozumiał, po prostu będąc, nie wiem, w podstawówce, będąc po prostu... No, you are talking to the kids. Czyli tak, pierwsza rzecz to insulinooporność, to jest wstęp do cukrzycy. Cukrzyca to już jest coś, co bardziej rozumiemy. Tak. A już cukrzyca, wiadomo, wysoki cukier, chce się pić, jeść, to już bardziej rozumiemy. Ale insulinooporność to jest takie zjawisko, które poprzedza cukrzycę o 10 lat nawet. O. Czyli można powiedzieć, że to jest takie coś przed cukrzycą, tak? Aha. Ale równie dobrze może do tej cukrzycy nigdy nie doprowadzić, jeśli będzie w miarę dobrze leczony. No, ogarniać to będziemy, a to zaraz do tego przejdziemy. I krótko mówiąc, insulinooporność, innymi słowy, to jest wysokie stężenie insuliny we krwi. Czyli mamy po prostu dużo hormonu, który się nazywa insulina. I co ten hormon powinien robić? Ano, obniżać glukozę. Tak. Glukoza to jest taki cukier, co jest sobie we krwi, jak się najemy. Bardzo ważne, bo on to jest źródło czerpania energii dla naszych komórek. I wszystkie cukry, jakie żremy, mówiąc bardzo frywolnie, muszą przybrać postać glukozy, czyli cukru prostego, żeby być wchłoniętym przez komórki. Jeżeli tej glukozy jest za dużo, bo żeśmy zjedli więcej niż potrzeba, to insulina nam ten poziom reguluje, o ile dobrze pamiętam z nauki. Tak. I krótko mówiąc, żeby zawęzić to do jednego zdania. Im więcej jemy, im więcej jest tego cukru, tym więcej potrzeba insuliny, żeby ten cukier zbijać, aż w końcu nasze komórki, nasz organizm stwierdza, ja nie będę tak reagował na tą insulinę, no bo po co? I mamy zjawisko insulinooporności. A dlaczego on tak mówi nagle? No bo jest coraz więcej insuliny. A coraz więcej insuliny jest dlatego, że jest coraz więcej cukru, bo ktoś je codziennie słodyczy na przykład. O, no właśnie, ja wiem, że tu są takie jednostki słodyczolubne, bo ja was znam, moje kochane dziewczyny, i ja wiem, co wy tam wypisujecie, że dzień bez czekoladki to jest dzień stracony. Tylko, że insulinooporność może wystąpić w każdym wieku. Okej, w każdym wieku. Tak. Czyli my nie jesteśmy jakoś wybitnie narażone w tym wieku menopauzalnym, czy jest jednak jakiś związek? Czynnikiem ryzyka jest wiek powyżej 45 lat. To my tutaj tak, to w większości my tutaj jesteśmy. Co prawda nie widać, ale wiesz, PESEL jest PESEL. No co tutaj poradzić? Dobra, Michał, fajnie. Czyli mamy tak, bo te co my mamy już cukrzycę, bo wiele osób ma cukrzycę,
jesteśmy jakoś ustawione na leczeniu i kiedyś sobie też o tej cukrzycy porozmawiamy, ale tutaj nie ma też co gadać, bo cukrzycą zajmuje się diabetolog, a potem lekarz nasz chorób wewnętrznych czy rodzinny. I ja bym specjalnie modyfikacji nie wprowadzała. Nawet odwrotnie, nawet czasem zostaje to u lekarza rodzinnego i potem wysyła się na chwilę dosłownie do diabetologa, żeby jeszcze rozsadzić. Tak, ale ja bym w tej cukrzycy nie grzebała tak medialnie, bo nie będziemy grzebać. Ale pogrzebmy w tym stanie przedcukrzycowym. Więc teraz tak, wyobraź sobie tak, nie mamy cukrzycy, jakie objawy, bo rozumiem, że trzeba zmierzyć poziom cukru, ale... Nie, do tego dojdziemy do diagnostyki. Tak. Najpierw mamy objawy. Objawy. To nas powinno zaniepokoić. Czyli kiedy myślimy, o, mogę mieć insulinooporność. Tak. To jest wtedy, kiedy po posiłku strasznie nam się chce spać. Prawie po każdym. Zjemy śniadanie, ojej, muszę się położyć. Po obiedzie, nawet jeśli nie był jakiś bardzo tłusty... I taka poposiłkowa senność. Tak, jestem zmęczony. W ciągu dnia z niewiadomych przyczyn mam bóle głowy. Też nie wiadomo dlaczego. Ogólnie jest to takie nieuzasadnione zmęczenie. Do tego dochodzi kilka takich objawów dosyć takich dziwnych. Na przykład acanthosis nigricans, czyli brunatne zabarwienie skóry na przykład na karku i pod pachami. Tak? Więc to Matko, są takie... no nie obejrzę się, ale nie ma, teraz... Nie ma. Nie mam, obejrzałeś nie, mnie? Nie ma. Dobrze, Misiu, dobrze. Nie ma. Więc to są takie objawy, że ojej. Prawda? Wiele z nas może coś takiego mieć. Nigdy bym nie przypuszczała, żeby się w ogóle zaniepokoić takim objawem jak zmiana barwy skóry w danych miejscach. Mm-hmm. Niesamowitą rzecz powiedziałeś, to są dziewczyny pod pachami i na karku. Więc zobaczmy, jak mamy nagle taką brązową barwę skóry, która jakby odstępuje od normalnego koloru. Tylko nie u każdego, bo mówimy ogólnie o puli jakichś tam objawów, które mogą wystąpić, tak? Część tych objawów może się pojawić u różnych osób, komplet również. Rozumiem, tak, to oczywiście. Więc rozumiem, tak, czyli już wiem. Senność poposiłkowa często nas dopada, to jest prawda. Mhm. Ogólne zmęczenie i bóle głowy pewnie nas też nękają, ale uważam, że to są objawy, które my możemy zlekceważyć. Tak, bo to jest przy wielu chorobach. Takie po prostu... Albo pogoda, prawda? Już pogoda, się zdenerwowałam, mąż mnie wkurzył, wiesz, no jakby, okej. Okay. Ale ten koloryt skóry to już jest coś bardzo charakterystycznego. Co jeszcze? Coś jeszcze można tutaj dorzucić, na przykład kłopoty ze snem. Nie każdy będzie wiązał kłopoty ze snem, o, zaraz insulinooporność. Oj, słuchaj, a może myślę, że wśród tych prawie 700 osób to... Jest w puli objawów też kłopoty ze snem. Po prostu ciężko jest zasnąć, człowiek się przebudza w nocy. Tak, wybudzamy się, albo w ogóle nie osiągamy tej głębokiej fazy snu i śpimy jak zając... pod miedzą. To jest bardzo też częsta rzecz, o której chciałabym też kiedyś z tobą porozmawiać, bo to jest temat tutaj poruszany w grupie i dużo osób do mnie pisze. Czyli kłopoty ze snem. Czy jest coś jeszcze takiego, co nas, takiego wiesz, takiego, taki pieprzyk jak te ciemne plamy na przykład? Otyłość. No, też mi szczególny objaw u nas w menopauzie, wiesz, no to 3/4 z nas ma na czym usiąść i czym oddychać w tym okresie. I teraz jakby, bo ja jeszcze chciałem przejść do takiego fundamentu złego zrozumienia insulinooporności. Tak. Bo bardzo wiele osób twierdzi, że mam insulinooporność i dlatego jestem otyły. Bo mam insulinooporność i coś tam w związku z tym. A to jest odwrotnie. I to jest ponieważ mam nadwagę, to mi się wytworzyła insulinooporność. Tak, dokładnie, dokładnie. I teraz... Czy ja jestem stuprocentowo na przykład winny, że mam insulinooporność? Nie do końca, bo 50% to są złe geny, w cudzysłowie złe geny, a drugie 50% to jest styl życia, czyli zła dieta na przykład, brak ruchu. Czyli wina gdzieś leży po środku, po połowie. I geny, i styl życia. No, z genami nie możemy wiele zrobić, ale ze stylem życia już możemy. Ale poczekaj, bo ja bym powiedziała tak, jakby masa ciała... Ja powiem na swoim przykładzie, tak? Mhm. Ja mam nadmierną masę ciała, ale mam ją w miarę stabilną nadmiernie. Mhm. Tak? To znaczy ni we w te. Moje walki z nadwagą były opisane w Gadkach z Chatki, dowcipne, ale cały czas nad tym pracuję, więc nie krzycz na mnie. Ale powiedz mi, co z dynamiką tej masy ciała? Bo jeżeli my dobrze się czujemy i mamy tam tą swoją nadwagę i już wolimy z nią być szczęśliwymi niż wiecznie się katować, to czy coś, co się dzieje z masą ciała, czyli albo chudniemy, albo tyjemy, nie zmieniając trybu życia,
Czy to też może wskazywać na tę dolegliwość? Czyli zmiany po prostu w masie ciała. Bez zmiany trybu życia, czyli nic nie zmieniłam, a na przykład łapię wagę, jak wezmę głębszy oddech na stoisku ze słodyczami, nie? Może raczej odwrotnie. Jak chudne. Czyli nie, w sensie, kiedy przytyjemy, przyjdzie za tym insulinooporność, jeśli przytyjemy gwałtownie. Wszystko jedno, jaka jest przyczyna tej gwałtownego wzrostu masy ciała, ale może tak być. Więc to też jakby, a same jakby wahania masy ciała, to jest milion przyczyn. To temat na dwutygodniowy program wyjazdowy, wiesz, to myślę, że taki musimy kiedyś zrobić. Do Hiszpanii. Ale. No dobrze, czyli już wiemy, że... I teraz, okej, mamy 700 osób i myślę, że wiele z tych osób wysłuchało tutaj rzeczy, które nam dokuczają i mogłyśmy je zlekceważyć. Jak i pójdziemy do doktora, no bo wiesz, mało kto pójdzie do doktora i powie, panie doktorze, chce mi się spać po posiłku, nawala mnie głowa i jestem wiecznie zmęczony. A miałem takiego pacjenta w piątek. To już jest coraz większa, świadomość tego, że właśnie tak może wyglądać insulinooporność wśród ludzi. I to wam chciałam powiedzieć. Normalne to jest czuć się dobrze, prawda? Mhm. To jest normalne. Po posiłku też. Czuć się pełnym energii, a nie ospałym. Tak. Posiłek nam powinien dawać radość i energię, a nie senność i poczucie całkowitego wyłączenia. To jest właśnie. Niedobrze. Ale ja powtórzę jeszcze raz. Dziewczyny, my tutaj razem, po to mamy fantastycznych ekspertów, po to ja też się produkuję, żebyśmy osiągnęły to poczucie, że normalne to jest czuć się dobrze. Mhm. I żebyśmy nie akceptowały u siebie odstępstw od dobrego samopoczucia. Bo ja myślę, że my mamy w sobie dużo takiej ofiarności babciowej. Mhm. Rozumiesz? Czyli coś nam jest i niby to nie wiadomo, czy jest babcia ofiara, czy babcia komandos. Bo to są dwa... Ja jestem typu babcia komandos, czyli pod tytułem dobra tam, okej, ogarnę. Ale są też babcie ofiary, czyli będą tak cierpieć w milczeniu. Ja to nazywam syndromem żony opiekującej się. Tak. Czyli, że jest ktoś, jak na przykład mężem musi się bardziej zająć, więc ona lekceważy wszystkie swoje dolegliwości. Albo wnukiem, też taka sama historia. Dobra babcia to zdrowa babcia. Tak. To żywa babcia w ogóle przede wszystkim, tak? Zdrowa jak najdłużej. Zdrowa jak najdłużej, w dobrej formie. I pamiętajmy o tym, że w samolocie najpierw zakładamy na twarz maskę sobie, a potem dziecku. Tak. Tak, bo my najpierw musimy żyć. Więc ja będę walczyła jak lew o to, żebyśmy czuły się dobrze. Dobra, Michał, czyli powiedziałeś nam zestaw objawów, który żaden wstyd, żeby pójść do doktora i powiedzieć, źle się czuję to i to, co wymieniłeś. Co ty teraz zrobisz? Na co mnie skierujesz, kiedy przyjdę i powiem ci o takim samopoczuciu? Pamiętajmy, że jesteśmy w ramach NFZ-u cały czas, bo to też większość na pewno obserwujących twoich wie, wszystkie babcie wiedzą, że raczej funkcjonujemy w ramach NFZ-u, nie chodzimy do prywatnych klinik, gdzie doktorze, tu jest lista rzeczy, tylko właśnie idziemy sobie w ramach NFZ-u. Jak się dostaniemy, to idziemy, tak? Okay. I tam rzeczywiście można zlecić w ramach NFZ-u glukozę. Taki test... Czyli zaczynamy od cukru. Tak, zaczynamy po prostu od cukru. Glukozę na czczo, ale też można zlecić glukozę na czczo i po 2 godzinach od wypicia 75 gramów glukozy, to się nazywa test OGTT. I to jeszcze wszystko jest w ramach NFZ-u. Ale żeby rozpoznać insulinooporność, potrzebujemy jeszcze jednego wskaźnika, czyli insuliny. Poziomu insuliny. I tego nie da się zlecić na NFZ w gabinecie lekarza rodzinnego. How much is it? Nie wiem, bo to w zależności od laboratorium, które podaje ceny. Trzeba się dowiedzieć. Mhm. I wtedy dopiero, jak mamy porównanie i glukozy, i insuliny, to lekarz może sobie wyliczyć taki wskaźnik, który mu powie, czy jest ta insulina, czy jest ta insulinooporność, czy jej nie ma. W każdym razie to są takie informacje, że ciężko jest je znaleźć w internecie i jak ktoś będzie szukał insulinooporności, to ostrzegam, może się natknąć na bardzo wiele zafałszowanych informacji. Tak, doktor Google jest tutaj bardzo, bardzo hojny w różne sprzeczne informacje, a dlatego mamy tutaj ciebie, bo my chcemy to, wiem, że przygotowujesz się do programu i zawsze zgłębiasz temat i mówisz nam informacje ze źródeł wiarygodnych. Mam bardzo fajną koleżankę, panią doktor Magdalenę Jagiełło, która też pisze książki, nie wiem, insulinooporność i tarczyca, które są bardzo przystępne dla pacjentów. To zaprosimy ją na temat tarczycy, bo ja bym bardzo chciała o Hashimoto porozmawiać.
Chodzi o to, żeby wytłumaczyć to pacjentom jak najprościej, co nie jest też łatwe, bo nie każdy lekarz też wszystko rozumie. Ja też nie zawsze wszystko rozumiem. No właśnie. Ja powiem ci, że mając dyplom tej samej jakby uczelni medycznej, zgłupiałam się tej insulinooporności, a dzisiaj dzięki tobie rozumiem więcej i mam nadzieję, że dziewczyny też zrozumiały. Dobra, czyli tak, w ramach NFZ-u robimy badanie tak zwany poziom cukru, poziom glukozy. Kupujemy sobie, może warto w to zainwestować. Ja kupiłem sobie. Tak. Ja mam skierowanie od ciebie, jeszcze nie byłam, ale pójdę. Ja co roku kupuję sobie badanie dodatkowe za 400 zł. Okej, wszyscy płacimy. Niestety. Natomiast nie musimy może aż takiego pakietu wypasionego jak Michał, ale przynajmniej zróbmy ten poziom insuliny i zobaczmy, czy tam się ta insulinooporność nie czai. Dobra, wyszło nam, że jest. Tak. Co możemy zrobić ze sobą? Co nam zalecasz? Tutaj jest to trochę oczywiste. Nienawidzę tego, co powiesz, ale mów, no dobra. Bo skoro insulinooporność to jest taki stan, który poprzedza cukrzycę za ileś tam lat, to musimy podejść do tego tak, jakbyśmy tą cukrzycę za chwilę mieli dostać. Tak. Czyli krótko mówiąc, idziemy w stronę leczenia dietetycznego, czyli leczymy się dietą. Czyli co robimy? Zjadamy posiłki o niskim indeksie glikemicznym. Co to znaczy o niskim indeksie glikemicznym i jak to rozpoznać? To oznacza, że to jest posiłek, który niewiele podwyższa nam cukier. I to akurat jest łatwe do znalezienia w internecie, bo są nawet strony z przepisami, bardzo smacznymi. Tak. Są strony, które pokazują, które produkty mają te niskie indeksy glikemiczne. Czyli to wcale nie znaczy, że to jest, uwaga, nie idźmy za tym, co nam się może wydawać, tylko sprawdźmy w internecie, czy ty możesz, Zbyszku, znaleźć może jakąś grafikę z indeksem glikemicznym różnych surowców spożywczych typu marchewka, ziemniak, brokuł, kalafior, bo ja się na tym kiedyś zawiesiłam i trochę mnie zaskoczyło moje przekonania versus to, co tam zobaczyłam. Więc nie udawajmy, że wiemy, tylko sprawdźmy. Dobra, zaraz Zbyszek nam spróbuje znaleźć. Czyli zmieniamy sposób przygotowywania posiłków na surowce o niskim indeksie glikemicznym, a to sobie ustalimy z sieci. Co Tylko jeszcze? Skoro powiedzieliśmy też o tych genach, to bądźmy uczciwi, prawda? To nieraz jest tak, że ludzie stosują dietę, ale mimo to mają tą insulinooporność ze względu na... Zdarza się tak, więc też bądźmy uczciwi, że nie zawsze tylko dieta. Co jeszcze w takim razie? Ruch, oczywiście. To jest też kolejny banał. O, trzeba się ruszać i mieć dobrą dietę. A jednak to działa. I dopiero trzecia opcja to są leki. I faktycznie jest w Polsce zarejestrowany, nie możemy powiedzieć nazwy tego leku, możemy powiedzieć nazwę międzynarodową, to jest metformina. I to jest lek, który faktycznie podaje się w stanach, kiedy jeszcze nie ma cukrzycy, ale już za chwilę ona może być. Ja chciałam powiedzieć, że przetestowaliśmy na mnie metforminę swego czasu. Ja się po metforminie czułam fatalnie. Wiesz, jakie miałam samopoczucie po metforminie, jakbym była w ciąży. O. Tak, przede wszystkim miałam poranne mdłości, w związku z tym miałam takie wrażenie, że za chwileczkę się okaże, że się spodziewam dziecka. Nie, to jest jakiś objaw nadwrażliwości na to. Metforminę ja akurat znosiłam źle, ale że powiem, tylko mówię, że mogą się takie objawy pojawić, ja je sama zakodowałam u ciebie. Tam jest o tyle też taki plus, że tam może ten lek ułatwić nam schudnięcie. O, tak. Można powiedzieć z grubsza. Oczywiście, jak może ułatwić schudnięcie, to mi się po nim musiało chcieć żygać. Jasne, to jest po prostu fart mój życiowy. No dobrze, no. Ale dojdzie jeszcze będzie dobrze. Już jest dobrze, może być jeszcze lepiej. O, to pokaż grafikę, bo tutaj słyszę w uchu. O, zobaczcie, indeks glikemiczny. Niski, średni, wysoki. Zobaczcie, kto by przypuszczał, że marchewka nasza, że tak powiem, niegroźna ma wysoki indeks glikemiczny. Marchewka gotowana, tak? Więc zobaczcie, dziewczyny, warto sobie takie coś wydrukować, przykleić na lodówce i... A powiedz mi, czy... Na przykład arbuz, to jeszcze tutaj przerwę widzę. Pokaż jeszcze raz. Arbuz to jest praktycznie cukier z wodą. To nie jest zdrowy owoc, który... O, zjedzmy sobie. Nie, to jest po prostu jakby się ktoś wlał, sypał cukier do szklanki. To nie są zdrowe owoce i są niezbyt zdrowe. Takie, że no, jak deser. Jak deser po prostu.
Widzicie, dziewczyny, wydrukujmy sobie ten indeks glikemiczny. Bo, czyli mamy takie etapy, że tak, my po pierwsze obserwujemy siebie, jeśli mamy takie objawy, idziemy do doktora. Mierzymy cukier w ramach NFZ-u, dokupujemy sobie badanie poziomu insuliny. Znaczy, oczywiście. No tak jak doktor zaleci, tak? Wychodzi nam, że mamy taką dolegliwość, zaczynamy od zmiany diety i trybu życia, czyli przyklejamy sobie na lodówce tą tabelkę z indeksem glikemicznym, zaczynamy się więcej ruszać, ewentualnie, czy to jest tak, że ty najpierw pacjenta ustawiasz na tej zmianie trybu życia, a potem włączasz metforminę, jak to nie idzie, czy to jest jakby en bloc wszystkie trzy rzeczy? Teoretycznie najpierw powinno się leczyć zawsze dietą i stylem życia. Jak pacjent nie daje rady, to dopiero potem wchodzą leki. Okej, czyli czy my możemy zrobić w ten sposób, na przykład, że mamy takie objawy, tak? Widzimy to, co powiedziałeś, jest u nas. I czy my możemy sobie spróbować same najpierw to zmodyfikować według tego, co powiedziałeś i zobaczyć, czy się przypadkiem nie poczujemy lepiej? Zróbmy test. Tydzień, dwa, bądźmy na diecie z niskim indeksem glikemicznym i jak po tych dwóch tygodniach zjemy sobie obiad i nagle stwierdzimy, zaraz, nie chce mi się spać, tylko wręcz odwrotnie, mam energię, chcę coś robić, no to jest to, to znaczy to było to. Czyli dziewczyny, tak naprawdę możemy spróbować sobie empirycznie pomóc same, zanim pójdziemy i będziemy zawracać głowę doktorom oraz się prężyć do badań laboratoryjnych. Najpierw zmodyfikujmy, jeśli mamy takie objawy, tak jak powiedział nam Michał, zgodnie z jego zaleceniami. I zobaczmy, jak nam się poprawi samopoczucie, to jesteśmy w domu i być może tej leków z rodziny metformin, z grupy metforminy nie będziemy musiały brać. Bo też nie chodzi o to, żeby zawsze brać leki. Ten lek zawsze ma ryzyko, prawda? Słuchaj, to tam jakby są zawsze. Ostatnia rzecz, którą ja ciebie między innymi kocham za to, że nie szafujesz lekami. Chociaż lubię leki. A ja wiem, że lubisz, ale niemniej jednak stosujesz je zdroworozsądkowo i szukasz też naturalnych i takich bez farmakologicznych sposobów poprawy samopoczucia i za to cię też bardzo, bardzo szanuję. Jeszcze słówko wtrącę. Nie tylko chodzi o indeks glikemiczny, ale również o ilość posiłków. Jeśli ktoś je powiedzmy taki lunch albo drugie śniadanie około godziny 12, a potem je obfitą kolację, no to też nie liczmy na spektakularne efekty. Dieta cukrzycowa to też jest 4-5 posiłków. Tak mi zaleciłeś ostatnio. I uwaga, zaczynając od śniadania rano. Ponieważ udowodniono naukowo, że to śniadanie rano, akurat u tych ludzi, którzy mogą mieć cukrzycę, zmniejsza ryzyko cukrzycy. Krótko mówiąc, zmniejsza ryzyko insulinooporności. Co nie oznacza, że należy zjeść tort na śniadanie, tak? Bezowy. Ale sam fakt zjedzenia śniadania, które jest dietetyczne, nie wiem, 8 rano, bo tak powinniśmy jeść śniadanie, zmniejsza nam już to ryzyko. No tak, bo jeżeli my na przykład mamy, popraw mnie, jeżeli się mylę, jeżeli my przestrzegamy tego i nie będziemy jeść później niż 3 godziny przed snem, żeby jednak nie pakować tego żołądka przed zwolnieniem funkcjonowania organizmu, a potem nie jemy śniadania, to mamy długi czas wygłodzenia organizmu, prawda? Głodówki to jeszcze osobny temat, dosyć ciekawy, bo nie ma jakichś twardych badań naukowych na skuteczność głodówek, ani na nieskuteczność głodówek. Nie znoszę chociaż ja głodówek. Bardziej jestem sympatykiem głodówek niż nastawienie, nie mam nastawienia bardziej anty, ale to wszystko jeszcze jest do weryfikacji. Ale ja myślę, że głodówki trzeba prowadzić bardzo mądrze. Oczywiście. I to nie jest takie hop-siup, ponieważ można się nabawić różnych dziwnych przypadłości wynikających z niedoborów bardzo szybko. To ja wiem i mam w kręgu znajomych takie przykłady, ale o głodówkach powiemy sobie kiedy indziej. Czy my wszystko wiemy? Czyli mamy tak, częste, czyli 5 posiłków, rozpoczynając od śniadania, przyklejamy sobie na lodówkę kartkę z indeksem glikemicznym i pilnujemy tego, robimy test, tak, czy się lepiej poczujemy i wtedy jakby możemy same tym posterować. Czy jest coś jeszcze, co byś nam zalecił oprócz zmiany diety, ruchu? Ale dobra, słucham dzielnie. Czy jest coś jeszcze, co byś nam zalecił? Może omówimy sobie troszkę konsekwencje tego, co tam może się wydarzyć. A no właśnie, jeżeli zlekceważymy to i w ogóle powiemy, dobra, tam ględzi, tam mam taka insulinooporność. Dobra, lekceważymy to, co nam grozi. Oprócz tego, co mówiliśmy wcześniej, czyli cukrzycy, czyli tego bardzo wysokiego stężenia cukru non-stop,
które prowadzi do szeregu, bo tak naprawdę cukrzyca jest chorobą śmiertelną, też powiedzmy straszna sobie to szczerze, to prowadzi to do tego, że się otłuszczamy. O! I no to jest tak bardzo niefajne. Bo każdy z nas wie, jak ten, ja na przykład, jak jest się mężczyzną, to jest najgorsze po 30. 3 tygodnie ostatnio nie byłem na żadnej diecie, od razu brzuch. Z kaloryfera na boiler od razu. O Jezu, to jest straszne, to jest straszne. Kobiety tak nie mają, ale my faceci mamy, to jest koszmar. Ty się mylisz, my tak mamy, tylko nam to zasłania biust. Rozumiesz? Bo ty od razu widzisz, że masz tutaj więcej, a ja przez biust tego nie widzę, więc lekceważę. Ale u nas my chcielibyśmy tyć, na przykład tutaj też jest tkanka tłuszczowa, tu może byśmy chcieli bardziej tyć, byśmy byli tacy więksi. A u nas przede wszystkim brzuch rośnie. Więc to jest naprawdę dramat. Ale właśnie przy insulinooporności otłuszczamy się. Czyli my mężczyźni też możemy mieć insulinooporność, oczywiście. I wtedy właśnie co mamy? Brzuszek. Nie mówiąc już o szeregu innych chorób cywilizacyjnych, czyli to, że insulinooporność, czyli cukrzyca i tak dalej, prowadzi nas do nadciśnienia na przykład. Tak. Nadciśnienie, czyli wszystkie choroby serca, zawały, też najczęstsza przyczyna zgonu na świecie. Wylewy, udary, zawały. Tak, więc my to wszystko wiemy, na pewno wszyscy to wiedzą. Ale to też jest jeden z takich czynników sprzyjających. Tak, no jakby o skutkach cukrzycy. Tak, o skutkach cukrzycy można mówić długo, bo one są tak wielorakie, że to się w głowie nie mieści. Ja powiem tylko dramatyczny przykład mojego ojca. Ja też zaraz powiem dramatyczny przykład, ale to... Dramatyczny przykład mojego ojca, który był świadomym, fajnym człowiekiem, w bardzo dobrej formie i ponieważ się znakomicie czuł, więc się nie badał. Proste. Mężczyzn zagonić do lekarza po 40 to był dramat. Niemożliwe prawie, że. I ojciec mój został zabrany do szpitala z cukrem 620. O Jezu. 620, to była naprawdę strefa śmierci. Tam już była ataksja, czyli się zataczał, w ogóle tracił równowagę. Miał drgawki, miał neurologiczne kłopoty. On musiał mieć też wcześniej insulinooporność, której nikt nie wychwycił. Wiesz co, ja nie wiem, co się wydarzyło, w każdym bądź razie on był tak oporny na kontakt z doktorem, był w świetnej formie. No efekt był taki, że wylądował overnight na wózku inwalidzkim, bo miał udar po prostu. A ty podaj jakiś drastyczny przykład zaniedbań. To ze 3 lata temu pamiętam takiego pacjenta, który przyszedł do mnie z raną na nodze, która nie chciała się goić. I tam rzeczywiście były spora rana. Patrzę w jego kartę, on leczył się na cukrzycę, ale leki potem odstawił. Rok później miał niegojącą ranę, wysłałem go do szpitala, wrócił miesiąc później. Okazało się, że mu odcięto nogę. No bo już nie dało się uratować tej nogi. I to była cukrzycowa. Też musiał najpierw mieć insulinooporność, potem cukrzycę, która doprowadziła do tego, że rany goją się fatalnie. W związku z tym niestety doszło do takiej operacji. Słuchajcie, dziewczyny, Michał już nas wystarczająco nastraszył, ale ja bym powiedziała tak, zacznijmy od tego testu, czy mamy takie objawy A, B, same sobie zmodyfikujmy styl życia, lub też jeśli mamy łatwy dostęp, idźmy do takiego fajnego doktora jak Michał, zapraszamy do Radzymina. Michał przyjmuje codziennie chyba w Panoramie. Oprócz środy i weekendów. Oprócz środy i weekendów jest cały czas na YouTubie. Na NFZ. NFZ, na YouTubie jest też doktor Michał, który nagrywa fajne kawałki na YouTubie. W przyszłą środę nagrywamy coś razem, nie wiem czego on ode mnie będzie chciał, ale nagrywamy. Tak jest. Michał występuje po różnych mediach, się tam pętasz, po różnych tam stacjach telewizyjnych, gazetach. Jeśli ktoś ma Instagram, to Michał Podłoga Domaszewski, też tam różne treści wrzucam. Michał Podłoga to znaczy dolny myślnik. Tak, tak. Zawsze nazywam to Podłoga. Podłoga Domaszewski, dobrze. I oczywiście Michał jako troszczący się o dzieci doktor napisał, jak pamiętacie, poproszę, bo nie mogę się bardziej schylić, napisał książkę Doktor Chomik, która to ma na celu zaprzyjaźnienie dzieci z faktem chodzenia do doktora. Tak duże zaprzyjaźnienie, że bojący się doktora Chomiczek sam zostaje lekarzem w swojej przyszłości, o ile dobrze pamiętam. On w ogóle jest genialnym lekarzem, ale powoli dopiero zyskuje jakby rzeszę swoich pacjentów. Aha, no dobrze. Oprócz tego, że jest ta książka i 3 książki z podpisem Michał nam dał dzisiaj na konkurs, ale ja dzisiaj tego konkursu wam nie zapodam, tylko zapodam go następnym razem, bo nie mam pomysłu, co macie zrobić, żeby to dostać. Więc jak wymyślę, to ten konkurs będzie, a Michał to za kulisami podpisze. Natomiast Michał, powiedziałeś, że
Oprócz zakupu książki można również puścić dzieciom naszym, wnuczętom, to w postaci audiobooka. Tak. Gdzie ten audiobook możemy spotkać? Doktorchomik.pl, to jest po prostu moja strona. Ja nagrałem sam ten audiobook, więc to jest... Your voice, twoim głosem. Tak, ale nagrałem w profesjonalnym studio pod kierownictwem reżysera, dźwięku, więc... Powiało grozą. Powinno być nieźle. Nie jest to jakieś drogie specjalnie, ale chodzi mi... A jaki jest koszt dostępu do audiobooka? 12 zł chyba na ten moment. Jakieś 12 takie... na zawsze czy na raz? Na zawsze. Na zawsze, czy, bo wiecie, dzieci uwielbiają odtwarzanie tego samego. Tak, ja uwielbiałem, miałem płytę jako dziecko, mama mi puszczała w kółko z takim panem królikiem, który gdzieś wybierał się do dzieci miasta. Kochają w kółko. Ja w kółko tego słuchałem. Tak. Chodzi o to po prostu, bo ta idea jest dosyć prosta, żeby oswoić dzieci z lekarzem. Tak. Nie malutkie dzieci, bo one czasem są za małe, żeby zrozumieć tę fabułę, ale już takie, które zrozumieją, na przykład Kubusia Puchatka, to tę fabułę lubią, bo wiem od różnych, z różnych źródeł, że czytają książeczkę od deski do deski i nie mogą się oderwać. To bardzo, bardzo miło. Ja się bardzo cieszę, że powiem tak, mimo tego, że lekarz to bardzo kreatywny i operatywny człowiek. Tak. Dzisiaj dziękujemy ci za wyjaśnienie. Dzięki za zaproszenie. Zawsze jesteś u nas mile widziany, a my widzimy się w środę na nagraniu jeszcze nie wiem czego. Łapie.